Malarz, też wiele jego malowideł znajduje się na ekspozycji stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ja lubię jego góry malowane, trochę groźne, przerażające widoki, na przykład Tatr. On stał na czele klasy rysunkowej w Warszawie. Klasa rysunkowa to taka szkoła, która była spadkowiercą tradycji Szkoły Sztuk Pięknych. Szkoła Sztuk Pięknych działała od lat 40. do lat 60. A sama Szkoła Sztuk Pięknych od razu jest spadkobiercą dawnego Wydziału Nauk Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Więc wszystko tak naprawdę zostaje w rodzinie, tylko zmieniała się administracja, biurokracja i przyporządkowanie tych artystów do danej placówki naukowej.